my jako gmina dowiedzieliśmy się o likwidacji, a właściwie wygaszeniu działalności referatu architektury od pana starosty Gielecińskiego w połowie stycznia, kiedy poinformował nas, że do 1 lutego wygasza działalność referatu, a następnie, kiedy będzie miał kadrę merytoryczną, uruchomi wydział z powrotem. Znajdujemy się obecnie w pomieszczeniu, w którym było filia starostwa powiatowego, Wydział Architektury. W pomieszczeniu tym pracowały dwie osoby, w takich samych warunkach, jak i nasi pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. Panie starosto, czy do Góry Kalwarii powróci filia Wydziału Architektury? Oczywiście, że tak. Będzie to na przełomie kwietnia i maja. W związku z tym, że jak wszyscy oszczędzamy, zimą jest zdecydowanie mniej wniosków o pozwolenie na budowę. Jest to ten okres, kiedy dajemy sobie szansę z panią burmistrz, pierwsze na wyremontowanie tych pomieszczeń, drugie na pozbieranie pieniążków i przeszkolenie osób tutaj w centrali, które będą tam w przyszłości mogły samodzielnie pracować. Gmina pod względem lokalowym na pewno będzie przygotowana wcześniej. Ja mogę zadeklarować, że właściwie w połowie marca będziemy gotowi przyjąć referat architektury z powrotem do naszego urzędu. Po okresie miesiąca lub do dwóch przygotowujemy remont pomieszczeń, w których przyniesiemy filię starostwa powiatowego do większego pomieszczenia.